Panie pośle, od kilku dni słyszymy o problemach ze specustawą o płatnościach dla podwykonawców. Poprawka PiS przepadła. Sławomir Nowak mówił o niej torpedowanie projektu. Jak pan ocenia jego te słowa? I chciałem się jeszcze dowiedzieć, jak wyglądają w tej chwili prace nad tą ustawą i ewentualnie jakie są propozycje Prawa i Sprawiedliwości w związku z tym projektem ustawy. Panie redaktor, bardzo dziękuję za to pytanie, bo to przecież problem, który dotyczy wielu przedsiębiorców, którzy stojąc na krawędzi bankructwa, stojąc na krawędzi być albo nie być, obserwują nasze prace w Sejmie. Jeszcze w marcu nic nie wskazywało na to, że rząd się zainteresuje tą problematyką. Po prostu rządu to nie interesowało, co dzieje się z podwykonawcami na budowie polskich autostrad. Twierdzono wprost, to jest problem podwykonawców, to jest problem głównych wykonawców. My nie jesteśmy, mówię tutaj o stronie rządowej, bo tak twierdziła, związani umową z podwykonawcami, w związku z tym to nie jest problem. To był jeszcze marzec. W kwietniu Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt rezolucji. Wezwaliśmy rząd do natychmiastowego w tej sprawie działania. Na tyle skutecznie, że minister Nowak wraz ze swoim zespołem, minister właściwy do spraw transportu, odpowiedzialny za realizację inwestycji drogowych w Polsce, przygotował wraz z urzędnikami projekt ustawy. Projekt ustawy, który w pierwotnym brzmieniu obejmował wszystkich przedsiębiorców realizujących inwestycje w ramach zamówienia publicznego. Co to znaczy? Inwestycje, które finansowane są z budżetu państwa. Bo przecież to nie jest tylko problem podwykonawców drogowych, inwestycji drogowych, ale chociażby i stadiony. Na Stadionie Narodowym mamy kłopot, bo podwykonawcy nie otrzymali pieniędzy, protestowali, deklarowali protesty w czasie Euro 2012, ale także na innych budowach realizowanych z funduszy rządowych mamy ten sam problem. I oto pierwotny projekt, wydawałoby się bardzo ciekawy, interesujący, został zupełnie okrojony. Ostatecznie już bardzo niedawno, bo w czerwcu rząd zgłosił projekt ustawy, który tylko i wyłącznie ograniczał się do tych przedsiębiorców, którzy mają podpisaną umowę z generalnym wykonawcą robót, a w ogóle realizują tylko inwestycje drogowe. To już w sposób absolutnie ograniczyło ilość beneficjentów. No i rząd jeszcze poprawkami przyjętymi, chociażby w dzisiejszym głosowaniu, ograniczył tą grupę przedsiębiorców do około 20% potrzebujących. Minister Nowak mówi o torpedowaniu prac w parlamencie. Pytaliśmy pana ministra Nowaka, czy znane mu są zasady arytmetyki, bo matematyki tutaj stosować nie trzeba. Zakres wiedzy od 1 do 3 szkoły powszechnej. Arytmetyka parlamentarna wykazuje, że większość, a w takiej jest pan Nowak i strona rządowa, zawsze są w stanie przegłosować swoje pomysły. Po prostu ilość głosów koalicji jest większa od opozycji. Więc pan minister Nowak, mówiąc o torpedowaniu projektu ustawy, porywa się na absolutną hipokryzję. Mało tego, zarzuca kłamliwie Prawu i Sprawiedliwości chęć torpedowania ustawy, chęć opóźnienia w czasie wypłat przedsiębiorcom. To ja powiem tak. Dlaczego Platforma Obywatelska po pierwszym czytaniu tego projektu ustawy nie przeprowadziła go szybką ścieżką parlamentarną i na tym samym posiedzeniu Sejmu nie tego projektu, tej ustawy nie przyjęto? Dlaczego powołano podkomisję, a na jej czele stanął polityk Platformy Obywatelskiej i ta podkomisja pracowała dopiero po posiedzeniu Sejmu, wypracowała stanowisko? Tych pytań dlaczego jest zdecydowanie więcej, aniżeli dowodów na potwierdzenie tezy ministra Nowaka. Teza ministra Nowaka jest tezą PR-owską. Diabeł się w ornat ubrał, ogonem nam się dzwoni, pani redaktor, i tutaj bym tak spuentował to, co mówi minister Nowak. Po prostu jest to nieuczciwe działanie, jest to niczym nieuprawnione twierdzenie, że opozycja sypie piach w tryby tej maszyny. Gdyby ta maszyna zechciała szybko przeprowadzić projekt, to by to uczyniła. Jeszcze raz powtórzę te nieubłagane zasady arytmetyki parlamentarnej. Zaś jeżeli opozycja domaga się, aby ustawa obejmowała wszystkich tych, którzy na to czekają, aby ustawa obejmowała szczególnie te małe, drobne firmy, które są na
samym dole tego łańcucha pokarmowego, to nie jest to destrukcyjne działanie wobec projektu ustawy, tylko jest to obowiązek opozycji. Jest to obowiązek opozycji, która dostrzega problem. Zresztą jeszcze raz powtórzę, to myśmy z tym problemem tutaj w tym parlamencie wyszli. I nie jest kwestią, kto był pierwszy, czy kurat, czy jajko. Ważne jest to, żeby produkt, który wyjdzie z Sejmu, mówię tak o ustawie, żeby był dokumentem, który satysfakcjonuje wszystkich, którzy na niego czekają, a co najmniej absolutną jego większość. Dzisiaj w tej formie, w tym kształcie ustawy, jak już powiedziałem, tylko i wyłącznie absolutna mniejszość przedsiębiorców, to strona rządowa poprzez niewłaściwy nadzór, często poprzez jego brak, doprowadziła do tego, że na budowach autostrad w Polsce powstał dróg ekspresowy, powstał mechanizm, który można nazwać piramidą finansową, który umożliwił nieuczciwym przedsiębiorcom wprowadzenie w błąd, narażenie na utratę środków finansowych małych przedsiębiorców. Jak to działa? Jeszcze raz powtórzę. Na samej górze generalny wykonawca robót, na samej górze tej piramidy. Pod nim pierwszy podwykonawca, który nie ma potencjału często robocizny, materiału, sprzętu, tylko jest organizatorem prac. Dla bezpieczeństwa zlecenie jeszcze jednemu podwykonawcy, żeby ten łańcuch podwykonawców się wydłużył. A dopiero ten podwykonawca, organizator posiadający teczkę, pieczątkę i jakieś kontakty i telefon, żeby mógł zorganizować te firmy, które przyniosą na budowę materiał, przywiozą materiał, sprowadzą sprzęt do zabudowy tego materiału i sprowadzą ludzi, oczywiście na własny koszt. I często to ogniwo pośrednie ginie. I pytany wczoraj minister Jankowski, co dzieje się z tymi podwykonawcami, którzy niestety stracili tego, który ich wynajmował, bo ich oszukał, bo zniknął, bo go nie ma, bo to była firma słup na przykład, albo zbankrutował. Czy ci przedsiębiorcy mogą liczyć na pieniądze? Minister powiedział wyraźnie, nie. Oni nie mogą liczyć na pieniądze, a takich firm jest gro. To ci przedsiębiorcy między innymi brali udział w Komisji Infrastruktury, to między innymi taki przedsiębiorca wypowiedział te słynne słowa: tutaj się urodziłem, tutaj chcę żyć. Wystarczy wrzucić to hasło na YouTube'a i zobaczymy, w jakim stanie ducha, w jakim stanie emocji są polscy przedsiębiorcy. To jest zupełnie inny stan, o którym mówi pan minister Nowak, zarzucając zresztą Prawu i Sprawiedliwości blokowanie prac nad ustawą. Pani redaktor, wstrzymaliśmy się od głosu nad tą ustawą. Nie chcieliśmy blokować tego procesu. Wiemy, że tylko część firm dostanie pieniądze. Będziemy robili wszystko, nie spoczniemy, aby pozwolić na to, iż większość podwykonawców, tych, którzy mają kłopoty finansowe, którzy zostali oszukani przy realizacji inwestycji drogowych, żeby większość tych przedsiębiorców upadła, żeby zlicytowano ich majątki, ich domy, żeby ich rodziny, przepraszam za wyrażenie, no tak powiem obrazowo, puszczono z torbami, żeby na to przyzwolił polski parlament. Ci ludzie wykonywali pracę w ramach zamówienia publicznego, o czym mówiłem. Mieli prawo sądzić, mieli prawo czuć się bezpiecznie, wykonując te zadanie, które zleca rząd, bo na całym świecie tak jest, że zadania rządowe są najbardziej bezpieczne. Prace finansowane z budżetu państwa są najbardziej bezpieczne. Niestety w Polsce tak się nie stało. A to jeszcze raz powtarzam, przez zaniedbanie i zaniechanie rządu Donalda Tuska i kolejnych ministrów odpowiedzialnych za ten proceder. A jakie będą kroki takie już od razu Prawa i Sprawiedliwości, że tak powiem na świeżo, żeby zmienić tą sytuację? Czy to w ogóle jeszcze jest realne, żeby cokolwiek było zmienione w tej kadencji? Dzisiaj nie odpowiem na to pytanie wprost. Byłoby to nadużyciem, gdybym postawił jasną tezę, gdybyśmy znali możliwości i sposoby zapobieżenia nieszczęściu tych firm, których nie obejmie ta ustawa. Musimy przeanalizować bardzo szybko stan w związku z przyjęciem ustawy w dniu dzisiejszym i poszukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy wspomóc tych przedsiębiorców,
Myślę, że taką odpowiedź znajdziemy i z taką inicjatywą ustawodawczą szybko wyjdziemy. Chciałam się zapytać, czy w ogóle rozmowy Prawa i Sprawiedliwości na przykład z przedsiębiorcami, czy pana nawet osobiście, czy toczą się w ogóle takie rozmowy? Czy pan rozmawia z tymi przedsiębiorcami, którzy no niestety mają taką dosyć trudną sytuację? Pani redaktor, tak, oczywiście, że rozmawiamy, ja mam stały kontakt, mailują, piszą, czasami przyjeżdżają tutaj do Warszawy, przyjeżdżają, spotykamy się z nimi w okręgu w Krakowie, w moim okręgu wyborczym, bo przypomnę, jestem posłem okręgu krakowskiego. Pani redaktor, wiem, jak są niezadowoleni, wiem, jak są rozczarowani tymi decyzjami rządu i większości parlamentarnej, która ograniczyła grupę beneficjentów tego projektu ustawy. Wiem, jak są rozżaleni, wiem, jak nie potrafią sobie wytłumaczyć, dlaczego nie zostali wpuszczeni na posiedzenie Komisji Infrastruktury. Bo ważna sprawa, większość, Platforma Obywatelska, większość rządowa, koalicyjna wskazywała na to, że oto podwykonawcy byli reprezentowani na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w czasie prac. Nic bardziej mylnego. Nie wszyscy. Część podwykonawców była reprezentowana. Odpowiednia grupa była reprezentowana. Goście, którzy przyszli, przedsiębiorcy, którzy nie mieli umów z generalnym wykonawcą, mieli nadzieję wejść na salę posiedzenia komisji, ale nie zostali wpuszczeni do budynku, w którym to posiedzenie się odbywało. Także mówienie tutaj o jakiejś reprezentacji jest absolutnie nieprawdziwe. Twierdzenie o takiej pełnej reprezentacji jest nieprawdziwe. Wiem, jak są rozżaleni przedsiębiorcy, że nie mogli wziąć udział, być obecni w trakcie prac legislacyjnych, w przebiegu prac legislacyjnych w Sejmie.